Witam serdecznie. Zaczynamy tradycyjnie, czyli tarcza na oprzyrządowanie, na maszynie. Jak widać od strony powierzchni przylgni, bicie praktycznie nie występuje, czy też jest nieznacznie przekroczona norma, aby oddać ścisłość. Ale skoro jest ten film, to oznacza, że coś z tą tarczą nie do końca jest w porządku. Czyli czas zmierzyć bicie na rotorze. I proszę zwrócić uwagę, to nie jest bicie na poziomie dziesiątki, a mówimy praktycznie o biciu na poziomie grubo ponad 1,5 mm. Matko Bosko, mówię, co z to... Co to się stanęło? I pytanie, czy tak skrzywioną tarczę da się naprawić? Albo inaczej, nie ma na tym świecie rzeczy niemożliwych. Oczywiście, że się da. Wymaga to zupełnie innego podejścia. Wymaga to zmian w powierzchni bazowej, czyli tych przylgniach, które z jednej strony przychodzi koło, z drugiej strony oczywiście montujemy tarczę na piaście. Może nie wnikajmy w to, co się stało, jak bardzo ktoś znęcał się nad tą tarczą, ale musimy wykonać nową powierzchnię bazową. Czyli jakieś założenia przyjąć należy. Jak Państwo widzicie, zamiast oprzyrządowania jest założony uchwyt tokarski trójszczękowy. I czas na nowo przyjąć bazę. Pozostaje sprawdzenie, czy w czasie obróbki nic się nie obluzowało. Zakładamy na maszynę przyrząd. Sprawdzamy bicie przyrządu. Mieści się praktycznie, wręcz byśmy powiedzieli, w granicach błędu przyrządu zegarowego. Czyli czas założyć tarczę. Trudno nawet określić w tej chwili, co jeszcze jest krzywe. Natomiast to była kwestia zbazowania, aby było w ogóle można w jakikolwiek sposób obrobić te tarcze i nie zejść poniżej minimum grubości tarczy, o której, czy która jest elementem świętym przewidzianym przez producenta, i w tym wypadku, gdybyśmy mieli zejść poniżej tego, to ta tarcza byłaby od razu do wyrzucenia. Magia ekranu, 3 godziny później.
No właśnie. I pozostaje najbardziej istotny element. Powierzchnia od strony Piasty została naniesiona na nią nowa baza, została przyjęta jako baza, jest równoległa w stosunku do rotorów, ale teraz pojawi się jeden problem. Przecież patrząc na to bicie, które mamy w tej chwili, proszę sobie wyobrazić koło 19, 21 cali, czy nawet większe. Mówimy o Feldze oczywiście. Przecież nieporozumieniem byłoby na czymś takim jechać. W związku z powyższym zostaje nam, tak jak było widać, ustawienie równoległości, jeżeli chodzi o rotor, i w tym momencie splanowanie znowu do tego, aby ta tarcza miała swój właściwy kształt geometryczny, czyli w tym wypadku mamy zabranie nadwyżek materiału, które zostały po stworzeniu bazy, oczywiście po tej drugiej stronie. I to jest dopiero w tym momencie element, w którym przyjmujemy, że ta tarcza, tak jak było widać w czasie pomiarów, znowu znajduje się w granicach wszelkich norm, które zostały przewidziane przez producenta. I powiem więcej. W tej chwili już mam wiedzę, że te tarcze przeszły testy, oczywiście najpierw dotarcie na samochodzie. Po dotarciu pojazd jednak musiał znaleźć się za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, co z okolic Wrocławia, skąd tarcze pochodzą, nie jest dużym wyczynem. I dopiero tam na autostradzie zostały sprawdzone, zostały zhamowane z 270 km na godzinę praktycznie do zera, dosyć gwałtownie. I informacja jest taka, że robota została wykonana w sposób taki, że tarcze nie budzą żadnych zastrzeżeń, hamują w taki sposób, jak przewidział producent. Czyli można powiedzieć, niemal nówka sztuka. Czyli odpowiadając na pytanie, czy tarcza, która ma 1,5 mm bicia, jest możliwość ją zregenerować? Tak, jest taka możliwość. Tylko wymaga to odpowiedniego podejścia. A w takim razie za dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia znowu.